Zapraszamy do wysłuchania kolejnej prelekcji. Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Pietrzyca. Jestem głównym analitykiem technicznym Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Jestem autorem i w zasadzie prowadzącym portfelem Bossa Fund od 2013 roku. I jest to takie rozwiązanie, któremu jak najbardziej warto się przyjrzeć. Natomiast w dniu dzisiejszym jestem tutaj, jestem tutaj w zupełnie innym celu. Chciałbym przedstawić, jak można w sposób taki świadomy, w pełni praktyczny zwrócić się w stronę akcji. Na samym początku tylko dodam, że moje dzisiejsze Moja dzisiejsza prezentacja, moje wystąpienie to stanowi tylko i wyłącznie komentarz rynkowy, więc wszystko to, co tutaj powiem, proszę nie traktować w formie rekomendacji, czy też doradztwa inwestycyjnego, czy też polecenia jakiejś strategii. Niemniej myślę, że, że będzie ciekawie i zachęcam do pozostania do samego końca, z tego względu, że wszystko to, co będę mówił, opiera się na moim takim 24-letnim. Inwestowaniu w akcje łącznie z całym takim jakby procesem też edukacyjnym. No właśnie, praktyka, twoja najlepsza lekcja inwestowania w akcje. Praktycznie 24 lata temu zacząłem rozpoznawać, co kieruje rynkami akcji. Przede wszystkim myślałem wtedy, jak Pewien systematyczny sposób kumulować kapitał oszczędności, jak pomnażać ten kapitał. Tak jak dzisiaj, właśnie, pierwszy prezes giełdy papierów wartościowych w Warszawie wspominał, że nie znamy osoby, która nie chciałaby zarabiać. Skoro tak. No, to warto na samym początku przede wszystkim skłonić się jednak do literatury niekoniecznie naukowej, ale takiej literatury praktycznej, która powie nam wprost, czy akcje, czy może właśnie obligacje, ETF-y. Mamy teraz bardzo duże jakby zróżnicowanie instrumentów na rynku. Natomiast na samym początku proponowałbym zrobić to samo, co ja. Czyli poza wgłębianiem się w podręczniki, po prostu otworzyć rachunek maklerski, wpłacić tam według swojego jakby profilowania inwestycyjnego, czyli określenia, na ile mogę sobie przeznaczyć kapitału na samym początku, bo takie coś powinniśmy przeprowadzić, wpłacić sobie na taki rachunek kapitał, prawdziwy kapitał, niewielki dla państwa, uznaniowo oczywiście. Po to, żeby właśnie takim kapitałem, nazwałbym go takim kapitałem edukacyjnym, już zgłębiać się, jak ten rynek funkcjonuje. Bo jakby wiem to po sobie, że można przeczytać kilkanaście pozycji naukowych, pięć pozycji typu komputerowa analiza rynków terminowych, księga analizy technicznej Murphy'ego, techniki Nissona, świec japońskich i tak dalej, przeczytać wszystkie blogi, fora. OK, super, ale z tego nie zrobicie Państwo kroku do przodu. Każdy z nas, czy to inwestor, czy to kucharz, sportowiec, każdy musi wyjść ze swojej strefy komfortu. No i właśnie, żeby nauczyć się, jak w sposób efektywny działać na rynku, musimy dokonać tego pierwszego przelewu, pierwszej transakcji i zacząć na rynku działać doświadczalnie empirycznie. Oczywiście trzeba mieć pewien plan. Więc właśnie proponuję plan działania, równocześnie rozwijać swoje umiejętności, wybrać dwie, trzy pozycje rekomendowane nie przeze mnie, ale myślę, że przez albo koła naukowe czy też praktyków rynkowych dla państwa odpowiednich, zaufanych, wybrać dwie, trzy pozycje z literatury, zgłębić się, wpłacić pierwszą kasę i zacząć działać. I to, co najważniejsze jakby w planie działania, naukę połączymy od razu z praktyką. Wybijemy się z tej właśnie strefy komfortu i zobaczymy, co tak naprawdę dzieje się na rynku. I tutaj takie moje przyzwolenie, dla ucznia, tak? bo zakładamy, że zaczynamy. Przyzwolenie dla ucznia można ten kapitał rozłożyć sobie na mniej więcej 10 pomyłek, czyli na 10 transakcji stratnych. Bo proszę pamiętać, że tak jak z każdą inwestycyjną przygodą, tak i z akcjami wiąże się pewne ryzyko, więc to ryzyko od razu powinniśmy sobie podzielić na 10 mniej więcej równych części. Z drugiej strony być może akcje nie są dla mnie dobre. Tak? Każdy z Państwa musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Więc warto przeprowadzić w tym całym planie działania, warto przeprowadzić sobie takie profilowanie inwestycyjne. Można to zrobić na przykład na naszych stronach Domu Maklerskiego BOŚ, ale można też zrobić ogólnie po prostu takie profilowanie sobie wyszukać w sieci, nie chcę też stricte rekomendować jakby mojego czy naszego rozwiązania. Natomiast to trzeba na pewno zrobić, bo w tym profilowaniu otrzymacie Państwo informację, czy jesteście inwestorem krótkoterminowym, bardziej agresywnym, czy być może tutaj horyzont inwestycyjny jest znacznie dłuższy niż rok. Czy na przykład akcje nie powinny stanowić, tak jak tutaj rozrysowałem przykładowo, jakiejś części portfela? No, i w taki sposób otrzymujemy jakby słowo klucz na rynku. Dywersyfikacja. Cały kapitał, który Państwo mają, który powiedziałem, że powinniśmy podzielić na kilka części pod kątem tak zwanej nieudanej pozycji stratnej. Powinniśmy także jakby ten kapitał podzielić na różnego rodzaju aktywa, czyli akcje. Powinny być to także wartości pieniężne mogą być to jak najbardziej instrumenty bardziej ryzykowne. Jeżeli na przykład komuś w profilowaniu z Państwa, bo być może już jest wyższy poziom wiedzy zaawansowania, wyjdzie na przykład, że do tego bardzo dobrze pasują kontrakty terminowe, czy to na WIG 20, czy być może ETF-y, to jak najbardziej tworzymy sobie portfel. No i właśnie, ten portfel będzie zachował się określonym ryzykiem. Jeżeli do tego dołączymy obligacje, tak, czyli instrumenty dłużne, o których była tutaj wcześniej mowa, to otrzymają Państwo pewien profil w zakresie strzelam 1 do 7. Wszystkie te instrumenty, które wymieniliśmy, obstawiam, że wyjdzie gdzieś ryzyko około 5. czterech pięciu. No i właśnie pytanie, czy to jest dla mnie odpowiednie. Pytanie w ogóle, co to oznacza ryzyko na poziomie pięciu. No właśnie, cała moja przygoda, może tutaj wrócę trochę do początku, zaczęła się od tego, że w 2004 roku kupiłem tak dosyć chaotycznie akcję krug. Były to akcje spółki jubilerskiej, której już nie ma, która nie jest notowana na giełdzie. No i było to tak, jakby właśnie taka moja pierwsza praktyka. Na tamten moment zachłysnąłem się rynkiem z tego względu, że właśnie zarobiłem na, na tej pozycji, na tych akcjach, ale to było bardzo fartowne posunięcie nie ukrywam. Natomiast to mnie skłoniło, żeby pójść mocniej. No i właśnie, tak jak tutaj jest rozrysowana część, pozycja short na kontraktach terminowych na wid 20, no to ja na tamten moment, korzystając ze swojego małego doświadczenia, skłoniłem się do tego, żeby przeczytawszy sporo, do tego, żeby stworzyć sobie bardzo fajne strategie na rynku opcji. Na rynku kontraktów terminowych i zabezpieczać swoje pozycje akcyjne. Miałem naprawdę bardzo szeroki wachlarz instrumentów jako początkujący inwestor. Czy to, czy to było dobre na tamten moment? No właśnie, niekoniecznie, tak? Zbyt mocno to wszystko skomplikowałem. Więc państwo, czy też inwestorzy, którzy nas teraz słuchają, którzy dopiero zaczynają przygodę z rynkiem, powinni zastosować tą jedną prostą, taką moją koleżeńską radę nie komplikować i wybierać jeden instrument, który w jakiś fajny, łatwy sposób można skategoryzować, tak, bo akcje możemy łatwo ocenić, jakie mają ryzyko. Możemy odnośnie konkretnych akcji danej spółki rozpoznać, jaka to jest firma, z jakiej branży, jakie ma silne i słabe strony. Możemy dokonać całej analizy SWOT, dokonać jeżeli potrafimy oczywiście wyceny. Możemy również metodami statystycznymi starać się czytać wykres, dokonać tak zwanego machine learning, analizować wykresy czy to analizą techniczną, metodami statystycznymi, ilościowymi i wszystko po to, żeby na konkretnym walorze wiedzieć jak najwięcej, bo dzięki temu każdy z Państwa zdobędzie niezbędną przewagę na rynku. Ale tak jak powiedziałem, jeden walor to za mało. Przykładowo, Warren Buffett, jako jeden z największych inwestorów tego świata z tak ogromnymi sukcesami, potrafi momentami, tak jak na przykład na koniec sierpnia, mam dane, potrafił utrzymywać trzy czwarte kapitału, który był zainwestowany, swojego portfela, tylko i wyłącznie w siedmiu akcjach różnych spółek. W siedmiu komponentach trzy czwarte kapitału, co stanowiło na tamten moment 291 miliardów dolarów. Czyli to dowodzi tej tezie. Oczywiście posiadał wiele innych tak, spółek firm, ale 75% z tych 231 miliardów dolarów było przypisane właśnie siedmiu różnym spółkom, a między innymi zawierzył mocno w ostatnim i w tym roku spółce Apple. Więc, jakby to był bardzo, bardzo taki odważny ruch, jeżeli chodzi o tą spółkę. Natomiast też e, wielcy inwestorzy tego świata pokazują, czy w funduszach hedgingowych, czy też inwestorzy indywidualni, e, z którymi mamy do czynienia, e, że można jak najbardziej na grupie 5-10 spółek bardzo ładnie zdywersyfikować swój portfel i też tak mm, bym Skłaniał się do tej myśli, że to jest podejście właściwe, patrząc na to, co ja na samym początku swojej kariery dokonałem. Zbyt mocne zdywersyfikowanie portfela obniży wypadkową stopę zwrotu, będzie zbyt wiele rzeczy do analizowania i po prostu inwestor się zniechęci. Więc, patrząc na to, że mamy naukę, praktykę i wybór odpowiedniej metody, poznanie swojej skłonności do ryzyka, wykonując jakby tą analizę profilu inwestycyjnego, powinniśmy właśnie na samym końcu dokonać w sposób selektywny swoich akcji. A, właśnie. Pytanie: jakie to spółki? Czy tak jak tutaj z całej tablicy Wall Street, czy być może krajowe? Powiem szczerze, że najlepszym moim, według mojego warsztatu, według mojego dwudziestoparoletniego doświadczenia podejściem jest totalnie się zdywersyfikować, zróżnicować. I to na wielu płaszczyznach, wielu branżach, żeby starać się działać mniej więcej jak Ray Dalio czy tego typu wielcy inwestorzy, którzy starają się dla swojego całego portfela uzyskać jak największe rozkorelowanie w stosunku do tego, co dzieje się na świecie giełdowym, na świecie akcyjnym. No i tak najprościej, tak? Jak to zrobić? Można wybrać największe, najpłynniejsze tuzy, które wchodzą w skład indeksu Magnificent 7, czyli jakby naszych siedmiu wspaniałych. Nie mówię od razu, żeby kupić tych, te siedem podmiotów, bo warto samodzielnie się przyglądnąć, ale wybrać dwie, trzy spółki z MAX7. Do tego dorzucić dwie, trzy spółki z naszego rynku, które są naprawdę tak zwane brilliant, mega, mają mocne fundamenty, są mocno wyżyłowane, ale też i ich forecast pokazuje, że możemy spokojnie, optymistycznie patrzeć w przyszłość. To nie oznacza, że kupimy je tanio, ale kupimy przyszłość, która nazywa się nie tylko AI, jeżeli chodzi o Stany, ale kupimy także przyszłość naszego krajowego rynku. Będziemy mieć wtedy już około sześć spółek. No, i tej siódmej czy 7 do 10 powinniśmy po, poszukać na rynkach, które są totalnie oderwane od rzeczywistości stóp procentowych Fedu, oderwane od geopolityki. Nie wiem, nie chcę tutaj rekomendować, ale może warto na przykład zerknąć w stronę Indii, może zerknąć w stronę Japonii, gdzie powstają niektóre fabryki i spółki zaczęły się zajmować ponownie produkcją. Warto pomyśleć pod tym kątem. Pytanie: po co tak? Czy to nam pozwoli w pełni świadomie zainwestować swój kapitał i rozpocząć przygodę? Powiem tak: po części, ale to Państwo muszą wykonać większość pracy. Nikt tego za Was nie zrobi. Co musimy zrobić w takim razie, jeżeli już mamy taki dobrany portfel 7 do 10 spółek? Przede wszystkim. Cierpliwość to jest taka bardzo ważna cecha, ale cierpliwość nie na wszystkich komponentach. Tak jak ja bardzo mocno musiałem się do tego musiałem się tego mocno przyzwyczaić, przywyknąć, to tak od razu proszę każdego z inwestorów, żeby doceniać swoje akcje, które rosną w portfelu. Może to brzmi kuriozalnie, ale to jest bardzo trudne. Jeżeli widzimy, że nasze akcje rosną 50%, przykładowo w perspektywie year-to-date, mamy ochotę skasować ten zysk. To jest jeden dosyć poważny z wielu błędów inwestora, początkującego zwłaszcza. 50% zarobione na konkretnych akcjach to nie jest dużo. Proszę mi uwierzyć. Żeby z tego całego rynku, żeby z tego Troszeczkę błądzenia losowego, jak mówią eksperci, wyjść obronną ręką, to powinniśmy sobie przyjąć na przykład 10 czy 20% straty na konkretnych jednych walorach i takich akcji się pozbyć, a te, które rosną 50, pozwólmy im rosnąć. Skala wzrostów, jeżeli państwo załapią się, na przykład, nie mówię, że to od razu musi być Nvidia, tak, która nam rośnie kilkunastokrotnie, czy jeszcze inne spółki, które tego typu. Dają nam performance. Ale niech to będą firmy, które naprawdę mają super prognozy, i akurat udało się wskoczyć do takiego pociągu, który naprawdę pokazuje przynajmniej dwucyfrowe średnioroczne stopy zwrotu dodatnie. Wtedy warto takie akcje cierpliwie trzymać. Tak długo, dopóki pewne narzędzia nie wykluczą na nich jakiegoś. Z jakiejś zmiany. Nie pojawi się jakiś game changer, który nam powie, że te akcje już się nie nadają do portfela. Przynajmniej na teraz. Więc starajmy się ten cały swój mały pakiet, jeżeli chodzi o liczebność w portfelu, monitorować pod kątem maksymalizacji zysków, ucinania strat. Nie mówię, że po 5 czy tam 7-8% drawdownu, spadku kursu, ale jednak niech to będzie 10, 20, 30 i tak dalej. Tak? Niech to będzie taki rząd wielkości dla państwa bezpieczny. Oczywiście można to w bardzo prosty sposób przeliczyć, no ale z racji naszego spotkania w praktyce, jak, jak w miarę to robić na takim początkowym etapie. To nie powinniśmy tutaj wchodzić w niuanse liczenia odchylenia standardowego i, i mnożenia tego przez, załóżmy, stopień prawdopodobieństwa, tylko tak mniej więcej oszacujmy, że niech to będzie dla każdej pozycji 10, 20, 30%. Każdy samodzielnie uzna, jaka wartość jest optymalna. No i tak, jeżeli już będziemy mieli wiedzę i wybrane odpowiednie narzędzia, powinniśmy dokonać oceny, oceny sytuacji rynkowej. No i właśnie, jak to robić? Jeżeli zaczynamy przygodę z rynkiem, a chcemy to zrobić świadomie, wybierać konkretne spółki, no to czytamy, załóżmy to, co ja piszę, to, co pisze konkurencja, to, to, gdzie na blogach coś fajnego, wielcy tego rynku tego świata, na blogach oczywiście amerykańskich, niemieckich jest. Ale warto wypracować sobie własne zdanie w oparciu o to, co Państwo przeczytają, czy to w podręcznikach naukowych, czy też tych praktycznych. No i tak, na obecną chwilę takim najbardziej najważniejszym w zasadzie tematem, jakby tematem numer jeden, to jest ocena polityki monetarnej. Banków centralnych, bo od tego zależy, jak spółki będą wyceniane. Tak? Koszt pieniądza ma bezpośredni wpływ i przełożenie na wycenę spółek, czyli jaką będziemy mieć politykę. Im niższe stopy procentowe, możemy mniej więcej powiedzieć, to tym korzystniejszy, taki bardziej prowzrostowy rozkład dla firm z udziałami, czyli po prostu dla akcji ale znam też wiele przypadków ze swojego doświadczenia że w momencie jeżeli bank centralny dynamicznie obniża referencyjną stopę procentową no to jest to odpowiedzią na coś negatywnego więc też trzeba zauważyć na jakim poziomie stóp procentowych jesteśmy i czy to działanie nie jest działaniem ratunkowym teraz rynki jeżeli chodzi o rynek bazowy Wall Street to rynki wymuszają od tego że Zakładają wręcz, że rezerwa federalna będzie dalej obniżała koszt pieniądza, koszt kredytu. No i reakcja jest taka, że im gorsze dane makroekonomiczne, tym rynki jakby cieszą się i bardziej akceptują to, że jesteśmy na właściwym celu, jeżeli chodzi o inflację, na właściwym celu, jeżeli chodzi o optymalny punkt stopy procentowej. Bo dodajmy, że, że te stopy, koszt kredytu, Powinien być na takim położeniu optymalnym. Jest to bardzo ciężko wypracować. No i właśnie pytanie, co to jest optimum, tak? jeżeli chodzi o stopy procentowe, jeżeli mamy cały czas zmieniającą się globalną gospodarkę? No, przede wszystkim, jeżeli jest stabilny rynek pracy, inflacja nie pokazuje nam rosnących dynamik, tylko trzyma się gdzieś blisko celu, no to teraz można powiedzieć, że jeszcze troszeczkę do tego brakuje. Stąd pojawiają się perspektywy, że powinniśmy oczekiwać jeszcze niższego kosztu kredytu, przykładowo. Ale drugim tematem, takim bardzo, bardzo istotnym, jest przede wszystkim twarda makroekonomia, twarde wyniki kwartalne spółek i to, czy prognozy i czy wyniki faktyczne firm w cudzysłowie dowożą to, co inwestorzy założyli, to, co widnieje w wycenach. Bo jeśli tak, nawet przy na przykład obniżaniu forecastów przebijamy, to widać to, co ostatnio działo się w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy nagradzają spokojnie takie spółki zwiększeniem popytu, uzupełniają swoje portfele o akcje. Więc tak naprawdę, jeżeli jest progres wynikowy, to znaczy, że w tej sferze makroekonomicznej, w sferze przepływów, cashflowów, jakby w sferze bilansów spółek, jest ok, czyli jeżeli gospodarka jest zdrowa, nie ma presji inflacyjnej, możemy troszeczkę poluzować jakby cenę kredytu, no to rynki bardzo, bardzo preferują takie środowisko inwestycyjne. Więc warto o tym pamiętać. No i trzecia sprawa, w sytuacji rynkowej powinniśmy przede wszystkim przeanalizować, czy geopolityka nie wymyka się spod kontroli bo jak pamiętamy w sytuacji geopolitycznej chodzi przede wszystkim o wzrost awersji do ryzyka sprawdzamy wtedy indeks strachu czy pojawia się risk of, czy też nie jak zachowuje się cena ropy naftowej jak zachowuje się złoto i wtedy mamy pewność czy sfera polityki monetarnej czy sfera fundamentalna makroekonomiczna i czy sfera geopolityczna czy te trzy rzeczy się Domykają, to znaczy, czy dają nam zielone światło do tego, żeby być może w tym portfelu zwiększyć swoje zaangażowanie? Jeżeli tak, jeżeli mamy zielone światło, mamy tak zwany model risk on, no to posiadamy portfel akcyjny. Z tego względu powinniśmy monitorować i śledzić tą sytuację rynkową mniej więcej raz na miesiąc. Oczywiście, jeżeli jesteśmy. Takim inwestorem, który mm, uprawia typowy day trading czy też swing trading, zamykamy pozycję, handlujemy w ciągu jednego dnia czy na przykład w perspektywie kilku tygodni, zajmujemy swoją pozycję i swoją strategię, no to powinniśmy śledzić informacje ze spółek codziennie. Tak? Jest to bardzo ważne, żeby monitorować wszystkie newsy, wszystkie wydarzenia fundamentalne makroekonomiczne. To jest, to jest bardzo istotne. Natomiast muszą Państwo przede wszystkim przeanalizować konkretne akcje, które już wybiorą do swojego portfela, czy na tym rynku pojawia się i w jakiej wielkości korekta spadkowa. Tak? Czyli klasyczna przecena akcji od swojego punktu szczytowego. W przypadku spółek, z SP 500 za taką klasyczną korektę spadkową uważa się obsunięcie notowań o maksymalnie 5%. Jeżeli korekta dochodzi do minus 10%, no to już mówimy wtedy o takiej normalnej, zdrowej korekcie. Proszę też pamiętać, ja też to w swoich wielokrotnie w swoich wyliczeniach, czy też różnego rodzaju artykułach, wpisach mówiłem, że. Korekty spadkowe zależą od konkretnego wydarzenia na globalnym rynku. Są etapy, że mamy, załóżmy, w latach 2012-2017, mniejszą zmienność na globalnym rynku wynikającą z różnego rodzaju zdarzeń, i wówczas ta korekta standardowa, ona przykładowo wyniesie 7%. Możemy to bardzo łatwo obliczyć, tak? Wystarczy zebrać wszystkie notowania i za pomocą wzorów, po prostu w arkuszu kalkulacyjnym, obliczyć, jakie są maksymalne odsunięcia od szczytu, do tego obliczyć średnią stopę zwrotu, odchylenie standardowe i w ten sposób możemy dokonać rozrzutu średniej stopy zwrotu od, od praktycznie naszego pozycjonowania się na konkretnych walorach. No, i w ten sposób otrzymamy dla konkretnego interwału. Ale nie wolno przywiązywać się do tego, bo 2020 na przykład rok pokazał nam, że mamy w przypadku SP 500 zejście o minus 30, prawie 4%. I dodam tylko tyle, że jeżeli przekraczamy magiczną barierę 20%, to mówi się już o rynku niedźwiedzia, czyli o przekroczeniu i zmianie trendu. Przekroczeniu tej bariery zwrotnej. Natomiast dobicie do minus 34 pokazało, że to już jest takie ekstremalne przesilenie podażowe. I w momencie, jeżeli byśmy widzieli, że korekta jest 20%, to byśmy postawili tak: OK, zmienił się trend, sprzedaję. Tak? Działamy pod wpływem chwili emocji. A to na tamten moment okazało się no najgorszą decyzją, bo osiągnięcie minus 30, prawie 4% spowodowało, że pojawiła się masa kapitału, która zaczęła wręcz odwrotnie. Pamiętamy, była giełda zamknięta. Po otwarciu rynków pozycje krótkie zaczęły być pokrywane i zamykane. W ten sposób dodatkowy popyt zmobilizował inwestorów, żeby te akcje odkupić, które wcześniej się panicznie przez znano nam sytuację, wyprzedawano i w ten sposób rynki bardzo szybko wymaszerowały na nowe szczyty. Więc jak działać na swoim portfelu w sposób taki bardzo świadomy i praktyczny? Tak jak wcześniej powiedziałem, mieć założone 10, 20 czy też 30%. Jeżeli widzimy korektę na poziomie 5%, ona jest bardzo częsta, można po prostu nic nie robić. Jeżeli korekta przekracza dla SP 500 już na przykład 10%, wtedy włączamy sobie sygnał, interesujemy się akcjami, bo są przecenione. Według takiej jakby klasycznej metody fundamentalnej, czy też metod statystyczno-ekonometrycznych, jakakolwiek aberracja od trendu jest dla nas bardzo ciekawa, bo możemy sobie naprawdę z całkiem niezłym dyskontem dodać konkretne walory do naszego portfela. No, właśnie, ale co jeśli dojdzie do zmiany trendu? Sama analiza statystyczna, czy metoda porównawcza, czy wycena nam nie pomoże. Powinniśmy skorzystać z analizy technicznej. To jest akurat moje podejście. Ktoś może się z tym nie zgodzić. Jasne, znam wiele osób, które nie stosują analizy technicznej. Ja natomiast jestem zwolennikiem analizy technicznej z tego prostego względu, że w kursie który analizujemy, tak? bo sam, samym takim jakby pierwszą, pierwszą rzeczą, której nie, de, nie powinniśmy definiować tak samo jak punkt w matematyce, to jest kurs. Nie powinniśmy jego definiować, tylko analizować, obserwować, zmierzyć skąd, dokąd podąża. To to jest jakby początek, pierwszy składnik dosyć magiczny, bo mocno dynamicznie się zmieniający, analizy technicznej. Od kursu wszystko wychodzi. I jeżeli... Będziemy widzieli na swoim wykresie, że korekty spadkowe są dosyć głębokie. Zmienność nam rośnie, czy też aktywność, jeżeli chodzi o fale podażowe. I przykładowo znajdziemy się na przykład w tym momencie. Jesteśmy po pierwszej korekcie, dobieraliśmy akcję. Ale widzimy mocne uderzenie podażowe, dochodzi do zmiany trendu, że szybkie, krótkoterminowe, średnie przecinają w dół te długoterminowe. Doszło w międzyczasie do wielu różnych rzeczy: typu wybicie ze zmienności w dół według Breisa Gilmura, doszło do przeważania podażowego. Proszę zauważyć, mieliśmy taki pik do góry, który prawdopodobnie był na niskich wolumenach. A to oznacza w takim układzie, według metodologii Łajkofa, że według logiki doszło do pułapki rynku byka. Stąd silna przecena, przebicie długofalowej średniej na sporym wolumenie oznacza, że ten rynek nam po prostu eksplodował negatywnie z pewnych przyczyn fundamentalnych, z pewnych przyczyn makroekonomicznych czy też innych. No i właśnie, dochodzimy tutaj do meritum. Wszystko jest zaszyte w kursie. Nawet insajderzy, którzy kupują i raportują to swoje działanie w oparciu na przykład o najlepszą wiedzę, jaka jest w spółce, to oni w pewien sposób modulują nam wykres i tendencje, więc w kursie jest presja do osiągania określonej wyceny, którą sobie postawimy. Więc jeżeli mamy trend wzrostowy, który nam na przykład dopiero początkuje, czyli tak jak tutaj z trendu bocznego zaczynamy się wybijać w górę, no to zerknijmy na konkretną spółkę, jaka jest wycena. Bo nie grajmy w coś takiego behawioralnie, psychologicznie, że my chcemy, żeby spółka nam gdzieś doszła. Postawmy jednak na ekspertów, którzy ją wycenili. Sprawdźmy forecasty, zobaczmy, co się dzieje w branży, co się dzieje w konkretnej firmie jeżeli wycena jest gdzieś położona wysoko, a firma jest poprzecenie i dopiero nam się zaczyna odwracać trend, no to widzimy, że ta analiza techniczna jest takim naszym potwierdzeniem. Tam jest insight, tam są wolumeny, jest zmiana ilościowo-techniczna. Zaczynają fundusze hedgingowe tutaj się angażować, akumulować. Mamy do tego podejście algorytmiczne. To wszystko się łączy i wszystko widać na wykresie. Dlatego tak bardzo jakby preferuję analizę techniczną jako jedno z głównych narzędzi. Czyli żeby świadomie inwestować w akcje, musimy wiedzieć w jakie akcje, kiedy i w jaki sposób. To jest przede wszystkim taka kwintesencja działania. Dobór siedmiu, dziesięciu spółek, poznanie ryzyka, odpowiednia dywersyfikacja, cierpliwość tych, które rosną nam najlepiej, Ucinanie strat tam, gdzie rzeczywiście są pewne porażki, analiza trendu, bo być może na podstawie średnich, na podstawie wskaźników, które ja uważam za silne. Między innymi directional movement indicator, CCI Lamberta, czy też RSI, goła analiza ceny, czyli typowe price action, przenikanie i tak dalej, overbalance Gilmura i do tego do, dorzuciłbym logikę Wykofa. To wszystko da coś do czego ja w swoim, jakby warsztacie tradingowym dochodziłem latami. Co z czym połączyć? Natomiast, jeżeli wszystko to zrobimy, wybierzemy spółkę, która jest silna fundamentalnie, gdzie wszystko gra, później możemy sobie próbować te akcje wyłapywać na krótkich korektach, żeby na przykład na odcinku, gdzie te akcje robią nam 100%, żebyśmy my zrobili w tym samym czasie na przykład 120%. Bo postaramy się na jakimś mocnym wykupieniu, gdzie na przykład dochodzi do przegięcia ADX-a, czy jakby to jest w przypadku ADX-a wskaźnika DMI, ADX, to jest siła trendu. Jeżeli siła trendu nam gaśnie, a mieliśmy dobicie do górnej wstęgi Bollingera, gdzie mieliśmy 2 Sigma, 3 Sigma, czyli podwójne, potrójne odchylenie standardowe, rozrzut średnich stóp, i do tego brakuje nam na tym szczycie wolumenów, które by dalej pociągnęły akcję popytową. No to wtedy możemy takie akcje skeszować, po to, że gdzieś czekamy na to 5-10% skorygowania. I fajnie, jeżeli nam się uda. Nie zawsze się będzie udawało, i nie wolno się zniechęcać, że pewne akcje, które na przykład, których się pozbyliśmy na sporym zysku, chcemy je odkupić taniej, że się nie uda tego zrobić. OK, nie możemy się wtedy z takim wykresem kłócić, tylko poczekać na odnowienie swojej pozycji akcyjnej, jeżeli zostaną spełnione te wszystkie warunki, które spisaliśmy sobie w planie działania. No i na sam koniec, jeżeli już staliśmy się takim wytrawnym inwestorem, inwestujemy z 5, myślę, lat, jesteśmy pewni siebie i wszystko to, co chcemy zrobić nam się udaje, oczywiście mówię o stratnych transakcjach i zyskownych, ale jeżeli działamy zgodnie z naszym planem i żadne problemy behawioralno-psychologiczne nam nie przeszkadzają, no to na sam koniec, żeby stać się jeszcze lepszym graczem, proponuję metodę trzech ekranów. Tak jak wcześniejsze akcje analizowaliśmy w BOSTA, Statica Trader czy BOSTA Web Trader, które są bardzo fajnymi aplikacjami, mocnymi, z mocnym istotnym nasyceniem szybkością płynnością działania, to tak na metodzie trzech ekranów warto zapoznać się z MetaTraderem piątką, który jest do tego idealny, żeby na bardziej ryzykownych instrumentach czy też ewentualnie na akcjach z podejściem daytradingowym rozrysować sobie trzy ekrany. Na pierwszym szukamy silnej hossy, bo podstawowym błędem, którym również na którym również ja się sporo nauczyłem, było szukanie spółek, które się przeceniają, które są w trendzie spadkowym. Nic gorszego, bo pogłębione wyceny, oczywiście spadkowe, potrafią wielokrotnie się nakręcać. Tam dochodzi jeszcze spirala emocjonalna, zamykanie pewnych pozycji. Można było tutaj dużo opowiadać. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest szukanie. Takich rynków, gdzie rządzi HOSSA. Więc to jest po pierwsze: szukamy liderów rynkowych, silnych spółek, które są w branżach o największych dodatnich przepływach, o super zyskach, prognozach. Jeżeli już to mamy wyszukane, tutaj zazwyczaj daje interwał tygodniowy, taki typowy weekly, obserwujemy, czy jest HOSSA. Jeżeli jest, wówczas sięgamy po naszą metodę. W przypadku na przykład analizy technicznej czy statystycznej dołączamy konkretne średnie wskaźniki i zawsze na tej samej zasadzie mamy sygnał kupna, sygnał sprzedaży. I jeżeli dochodzi nam do przecięcia ceny przez konkretną średnią, jeżeli ta średnia krocząca załóżmy jest w tym modelu, zaczyna się unosić, to mamy fajny początek do tego, żeby zacząć akumulować na przykład bardzo dynamicznie akcje. W ujęciu pivotów, w modelu na przykład Camarilla. Do tego dołączamy szybkie średnie Rainbow MA z pierwszego i z drugiego rzędu. I na zasadzie pozytywnej dywergencji, gdzie praktycznie wskaźnik nie notuje już niższych wartości, a cena akcji jeszcze nam notuje niższe, wtedy szukamy tak zwanego dołka, akumulujemy te akcje dosyć mocno, jeżeli są spełnione dwa pierwsze parametry. A następnie taką pozycję zamykamy, jeżeli nastąpi nam negatywna dywergencja, czyli sygnał przeciwstawny. Jeżeli znajdziemy taką dywersję negatywną, pozbywamy się akcji, próbujemy je dokupić według tej samej metody ewentualnie poniżej średniej rosnącej albo na tej średniej. Jest tutaj szeroka dowolność do tego, żebyśmy swój portfel w odpowiedni sposób modulowali. No i jak działa analiza Techniczna w praktyce. Jeżeli będziemy czytali każdy wykres w oparciu o konkretną metodę i zobaczymy dziesiątki tysięcy tych wykresów, to nabierzemy ogromnej pewności do tego, że, od, że kreska średnia, trzy wskaźniki są zupełnie wystarczające, aby w bardzo fajny, precyzyjny sposób doszukiwać się trendów korekt spadkowych, uzupełniać portfel. Wyprzedawać go, działać w sposób optymalny i wszystko po to, żeby dążyć do swojej oczekiwanej stopy zwrotu. To tyle z mojej strony, i mam nadzieję, że jeszcze jakieś pojawią się z Państwa strony. Pytania, jestem na nie jak najbardziej przygotowany i otwarty. Dziękuję za uwagę. Śmiało, zachęcam. Może ktoś ma jakieś pytanie, może powinienem coś? Bardziej wyłożyć w sposób skomplikowany, a może wręcz odwrotnie w sposób bardziej taki e, dla państwa niejasny coś było, to może wytłumaczę. No Jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję za uwagę. Polecam się, Michał Pietrzyca. Serdecznie dziękujemy za to wystąpienie. Podziękujemy gorącymi brawami.